Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dorota Kolak, wybitna aktorka i mówię to bez jakiegoś takiego wazaliniarstwa. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Witam z Cieszyna. Właśnie, jesteśmy w Cieszynie, jesteśmy na festiwalu teatralnym Bez Granic. I jednym z haseł tego festiwalu, wokół którego koncentrują się niektóre spektakle, jest na przykład odwaga, bo parę spektakli gdzieś tam o tej odwadze mówi. Chciałem zapytać panią na początku, czym dla pani jest odwaga? To jest o tyle trudne pytanie, że ono ma dosyć oczywistą odpowiedź, wydawałoby się. No, odwaga pewnie jest takim umiejętnością człowieka, czy też cechą człowieka, która po pierwsze jest rzadka. Tak. Która bywa rzadka, więc ja nie będę może rozwijać tego, czym jest odwaga tak w ogóle, nie wiem, na wojnie, ratowanie ludzi, strażacy i te rzeczy. Ja może opowiem o sztuce. Tak, odwaga w życiu aktora i odwaga w życiu człowieka, który jest aktorem, bo to też można połączyć. Tak, i właśnie przed chwilą, zanim weszliśmy na antenę, rozmawialiśmy o tym, że ja mam poczucie, że kończąc tyle lat, ile skończę niedługo 20 czerwca, już czas najwyższy był na taką absolutnie odwagę artystyczną i to robię od jakiegoś czasu. Dostaję propozycje często kontrowersyjne, trudne, niejednoznaczne i kiedyś pewnie bym się albo dłużej wahała, albo może nawet nie przyjęła, a dzisiaj przyjmuję z rozkoszą i się w to zanurzam. Ryzykuję. Tak, dużo było ryzyka na przykład grając w Zjednoczonych Stanach Miłości. No myślę, że bardzo dużo było ryzyka, bo dwa tematy tabu, to znaczy pierwszy temat tabu, związek kobiety z kobietą, czy też miłość kobiety do kobiety. Drugie tabu to jest ciało, no ta scena, którą jedni mi wymawiają i są niemili, a inni mówią, że była ważna w ogóle dla przebiegu filmu. I niemili, bo pani wiek to już nie... Tak, to znaczy, no tak, no było, ja nie mówię, że hejtu, bo ja nie używam internetu w tej sprawie, więc, ale wiele spotkań kończyło się takimi przykrymi uwagami, zdecydowanie. Pani o cielesności dużo wie. Mówię dlatego, że pani Dorota Kolak napisała pracę habilitacyjną na temat cielesności w teatrze, tak? Czym mogę tak trochę, jakie były główne założenia, albo o czym pani napisała? Mnie w ogóle ciało interesuje w teatrze bardzo, bo zdajecie sobie może sprawę z tego państwo, albo nie zdajecie sobie z tego sprawy, że zanim aktor wejdzie i powie coś, to najpierw go widzicie. Więc najpierw widzicie jego ciało, jego narzędzie tego typu, którym dysponuje. I ja śmiem twierdzić, że coraz częściej jednak we współczesnym teatrze to ciało bywa ważniejsze niż słowo. No i starałam się to zanalizować, ale przede wszystkim starałam się to zanalizować na podstawie moich ról, gdzie zdecydowanie to ciało jest dla mnie bardzo często głównym motorem działań. I jest pani nauczycielem akademickim, nauczycielką akademicką. Jaką jest pani nauczycielką akademicką? Myślę sobie, że im jestem starsza, tym jestem bardziej łagodna i używam więcej marchewki niż kija. A poza tym przyszedł taki czas w moim życiu, że zrozumiałam, że choćbym nie wiem jak chciała stawać na głowie i na uszach, to jeżeli ci młodzi ludzie nie mają w sobie pasji i chęci, to ja tu nic nie zdziałam. W związku z tym mówię im to, to od nich zależy, ile ode mnie zechcą czerpać. Jestem otwarta i do ich dyspozycji. A jak to jest? Bo jednocześnie nauczyciel akademicki, praca na planach filmowych, obecnie bardzo dużo się dzieje w tej materii i cały czas teatr Wybrzeże. Podejrzewam, że znajduje pani czas jeszcze na sen. Na sen, tak. Nie tylko Teatr Wybrzeże, bo od dwóch lat współpracuję z Teatrem Nowym Krzysztofa Warlikowskiego, więc jeszcze wyjazdy zagraniczne, z których się bardzo cieszę. Czy mam czas na sen? Właśnie, bo to jest 24 godziny. Tak próbuję sobie to wszystko jakoś podzielić i wychodzi bardzo mało. Czy to jest tak, jak gdzieś usłyszałem o pani albo przeczytałem, że im więcej pani ma zadań do wykonania, tym ma pani więcej czasu czy energii? Jak to wygląda? Coś w tym jest, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, ale jak mamy mało zajęć, to ten czas nam przelatuje przez palce, a jak mamy wszystko ściśnięte, wyliczone na niemal minuty, to nagle się okazuje, że możemy bardzo wiele zrobić. Tak jest chyba też ze mną. Taka dionizyjska łapczywość życia w tym momencie panią dotyka. I chyba dobrze dla nas i dla pani. Zapytam teraz jeszcze o rodzinę, bo to jest rodzina aktorska. Mąż również z aktorem, córka, chyba siostra, jeżeli się nie mylę, też. Czy jest jakaś konkurencja? Czy po prostu, jakby pani nie była w rodzinie aktorskiej, to postępowałaby pani tak samo w swojej działalności, jak
z rodziną aktorską? Myślę, że to jest taki rodzaj schematu. Proszę zauważyć, że bywa tak, że najczęściej dzieci adwokatów zostają adwokatami, lekarze, dziennikarze. Nie wiem, jak tam było u pana, dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, czym dziecko nasiąka po prostu od maleńkiego, te rozmowy przy stole, przy niedzielnych obiadach, te kłótnie prawdopodobnie, to spieranie się, ta pasja, którą zwykle się pewnie niesie w tych zawodach, no tym te dzieci się zarażają, więc myślę, że tak się po prostu stało, że Kasia, czyli moja córka, zaraziła się pasją i została aktorką. A mąż nie zazdrości ról i tej popularności, takiej mainstreamowej, to znaczy w tym kinie? Mąż od jakiegoś czasu wykonuje zawód, jak powiedział kiedyś, jak w filmie chyba w Misiu, nie, w Poszukiwana poszukiwano. Mój mąż zawoduje jest teraz dyrektorem, tak? Prowadzi teatr muzyczny i to stało się jego jakąś rzeczywiście pasją. Chodzi z radością do pracy, bardzo to lubi, poświęca się temu i przynosi mu to ogromną radość, więc ma swoją działkę. Z córką jest może nieco inaczej, bo tęskni za filmem bardzo. Chciałaby stanąć przed kamerą, ale może tak jak ja, nastąpi to nieco później u niej. Oby nie tak późno jak u mnie. No więc tak to jakoś jest podzielone. Kiedyś mój mąż powiedział do mojej córeczki, że takiego losu się nie wybiera, on przychodzi, prawda? Los, wybiera się zawód aktora, ale losu aktorskiego się nie wybiera. Dobrze, że ten los pokierował panią od teatru bardzo długo, 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 po film teraz, ale teraz pani łączy te dwie płaszczyzny. To dla męża postanowiła pani w 82 pojechać do nadmorza i opuścić Kraków? Dokładnie tak. Mój mąż urodził się w Sopocie, jego tata był dyrektorem Teatru Wybrzeże przez wiele lat i on zawsze chciał zagrać na tej scenie, gdzie jego tata grał. I ja mówię, okej, dobra, no to pojedziemy na to twoje morze, może na 2 lata, może na 3 lata. No właśnie mija 30 któryś rok. I szczęśliwy związek. Zapytam o receptę na ten związek i na inny taki równie dobrze. Bardzo, bardzo dużo przyjaźni, bardzo, bardzo dużo tolerancji i tak długa smycz, jak to jest możliwe. To znaczy my spędzamy osobno wakacje, mamy znajomych, do których on chodzi, a ja nie chodzę, odwrotnie. To, co wspólne, to jest wspólne, ale mamy bardzo dużą przestrzeń wzajemnej wolności. Wolność. Czym dla pani jest wolność? Tak kończąc pytaniem, czym? No, myślę, że dzisiaj coraz bardziej staje się, rozumiem, co miał na myśli też Tischner, profesor Tischner, kiedy mówił o przeklętym darze, ale też o obowiązku. Myślę, że ja z tym wiążę coraz więcej obowiązków, że trzeba świadczyć, trzeba stawać w swojej prawdzie na ten temat. Tak, poczytuję sobie wolność jako rodzaj obowiązku. A idąc od obowiązku do przyjemności, co sprawia pani przyjemność? Zielone. Nadzieja, zielone, szukam właśnie tutaj. Dużo zielonego, to znaczy ja odpoczywam, relaksuję się, rozumiem, uspokajam się, kiedy jestem w zielonym, czyli las, mój las na Kaszubach, drzewa, dużo drzew, łąka, no i dużo wody do tego, do pływania. Prawie jak u nas. Spotkaliśmy panią Dorotę Kolak przed spektaklem, za niedługo próba jeszcze, tak, przed spektaklem Trojanki. Jak pani myśli, jak zostanie przyjęte to przedstawienie? Ja mam taką nadzieję, że zostanie przyjęte równie głęboko jak gdzie indziej, bo to jest takie przedstawienie, które wywołuje wiele refleksji i bywa dotkliwe dla ludzi. Taką mam nadzieję, że to będzie taki spektakl dotykający wrażliwości, rozumienia też pewnych rzeczy i często jest tak, że zapada kurtyna po pierwszym akcie i nie ma braw. I co wtedy pani myśli? A, fajnie, dotarło. Dotarło i było dotkliwie. Na zakończenie. Bardzo takie klasyczne pytanie. Teatr czy film? Gra aktorska na planie filmowym, czy gra aktorska w teatrze? Pani bardzo długo grała w teatrze. Mhm. Ten film się pojawił 10 lat temu, tak na dobre, tak można by tak powiedzieć. Czy teraz pani, wybierając rolę, decyduje się bardziej na film czy na teatr? Czy to zależy po prostu od roli, od reżysera i od innych czynników? No, na przykład rola w Ciemnoprawie noc, bardzo pokręcona postać. Miała pani wtedy jakąś konkurencję w teatrze, czy cały czas gdzieś filmy?
No, jakaś konkurencja w teatrze była. Czasem coś, z czegoś muszę może nie tyle zrezygnować, ile prosić moich dyrektorów o to, żeby byli łaskawi, tolerancyjni i na przykład dali mi trochę wolnego, żeby mogła film nakręcić, więc tego typu to są wybory. Natomiast też jakoś tak jest mój szczęśliwy anioł stróż wybrzeżowy. Tak jakoś się mną opiekuje, że tak jakoś to dzieli. Dostałam od teatru, od Janka Klaty, Trojanki, dostałam Hekabę, a teraz niedługo zaczynam znowu film z Tomkiem Wasilewskim i wszystko zdążę zrobić, mam nadzieję, żeby tylko zdrowie było i siły. To ja w takim razie życzę w tej kolejności zdrowia, siły i żeby ten anioł stróż cały czas towarzyszył pani i odpowiednio dzielił swoje te czynności. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Dorota Kolak. Dziękuję bardzo i pozdrawiam piękny Cieszyn. Dziękujemy.